Właśnie problem śmieci, co byś powiedziała na plaży? Bo to jest bardzo mądry temat, który poruszyłaś. Mhm. Ja wiesz co, jeśli jesteś turystą i przyjeżdżasz do jakiegoś miasta i korzystasz z plaży w godzinach, kiedy wszyscy z niej korzystają, to nie widzisz tego problemu. Natomiast jeśli mieszkasz tutaj i idziesz na plażę po godzinach... A ty mieszkasz w niej trochę też. Tak, tak. Po godzinie 20, 21, 22 i po prostu idziesz i potykasz się o śmieci, o puszki przede wszystkim, które mogą rozciąć ci nogę, albo szkło, albo pety. Po prostu nie rozumiem tego, jak można palić papierosa, tak? I gasić go w piach. Znaczy gasić to jeszcze tam, wiesz, to jeszcze nie jest problem, natomiast zgasić go i go po prostu nie wyrzucić. No zostawić takiego jeża petów za sobą. Nie rozumiem tego, dlaczego my ludzie po sobie nie sprzątamy. Ja nie mówię, że wiadomo, trzeba zminimalizować korzystanie z plastiku, z plastikowych opakowań. Tak, ja mam oczywiście, ale jestem mądrym użytkownikiem, ponieważ ja segreguję śmieci, tak, wyrzucam je do śmieci. Natomiast jak widzę rurki, bo rurki to też jest ogromny problem, tak? Jak widzę rurki na plaży gdzieś powtykane albo rzucone luzem i jakieś woreczki foliowe, po prostu przeraża mnie to. Ale co z tym można zrobić? Co myślisz? Co z tym można zrobić? Myślę, że jeżeli chodzi... Tego problemu globalnie nie da się chyba naprawić. Myślę, że to... Chociaż zminimalizować, tak. Jak można? No chyba obudzić świadomość ludzi w tym kierunku, dlatego że tak naprawdę nie będziemy złymi policjantami, którzy chodzą i sprzątają i każą... Że troszeczkę, bo nie będzie słuchać. I każą wszystkich i wiesz, i chodzą za tobą i chodzą za ludźmi i mówią nie wyrzucaj tych śmieci, sprzątaj po sobie, tak? To nie o to chodzi. Najważniejsze jest to, żeby każdy po prostu obudził w sobie tę świadomość, żeby zabierać ze sobą śmieci, nawet nie tylko śmieci, po prostu cokolwiek, tak? Nie zostawiać parawanów, śmieci, zabawek, sprzątać po sobie i tyle. Czyli nawet samo to, że ktoś będzie miał świadomość, to już będzie bardzo dużo i na pewno w jakiś sposób to procentowo zminimalizuje. Dokładnie. Zminimalizuje po prostu śmiecenie je. Dokładnie. W prosty sposób. Czyli sama świadomość. Dokładnie. I myślę, że właśnie takie kanały na YouTubie jak twój i takie rozmowy mogą obudzić tę świadomość pod warunkiem, że dotrą do większej ilości osób, prawda? Gdy to się stanie, gdy każdy z nas będzie miał, gdy będzie się pilnował, to myślę, że tylko tak możemy zapobiec temu zaśmiecaniu plaż. W takim razie dziękuję za fantastyczną wypowiedź i pozdrawiamy z naszych pięknych Międzyzdrojów. Tak. Dzięki.